W wielu przypadkach to uzdrowiska zajmują się leczeniem chorób u dzieci, między innymi tych związanych z górnymi drogami oddechowymi. W Polsce na leczenie uzdrowiskowe rząd przeznacza rocznie około 600 milionów złotych, jednak tylko niewielki procent tej kwoty trafia do uzdrowisk na leczenie dzieci, których rocznie do tego typu placówek trafia około 17 tysięcy. To są bardzo małe pieniądze, to jest rząd około 40 milionów złotych w skali całego kraju. To, żeby uzmysłowić Państwu, to jest budżet jednego powiatowego szpitala, więc jeżeli ambicją naszą społeczną, obywatelską, polityczną jest to, żeby leczyć dzieci, żeby zapobiegać profilaktycznie chorobom cywilizacyjnym, takim jak otyłość u dzieci, astma, alergie, no to musi powstać rzeczywiście Narodowy Program Ochrony Zdrowia dla dzieci. No i nie da się tego zrobić liczbą 17 tysięcy dzieci, bo to jest taka liczba dzieci jest leczona w największych ośrodkach uzdrowiskowych, czyli Kołobrzeg, Rabka, Ciechocinek, Rymanów, uzdrowiska Kłodzkie i Szczawno. I to jest 17 tysięcy, też żeby Państwu to uzmysłowić, to jest liczba pacjentów, którą przyjmuje rocznie w średniej wielkości powiatowy szpital. Więc to na pewno nie są liczby, które mówią o tym, że w Polsce mamy taki program leczenia uzdrowiskowego dzieci. Na mocy porozumienia przedstawiciele uzdrowisk chcą przedstawić w 2015 roku szereg propozycji, programów profilaktycznych i rozwiązań systemowych, które zapewnią środki na realizację tych programów. Jednym z punktów jest leczenie otyłości wśród dzieci. Gdybyśmy mieli zagwarantowane wieloletnie kontrakty, bo to też trzeba popatrzeć w ten sposób. Jeżeli kiedykolwiek Narodowy Fundusz Zdrowia czy ZUS przyjąłby taką formułę, że rzeczywiście tworzymy wieloletnie programy, to proszę pamiętać o tym, że tego typu kontrakt jest papierem wartościowym, tak? Ja mogę wtedy przedstawić to w banku jako zagwarantowanie na przykład kredytu i mogę w sposób naturalny podjąć się remontów dużej ilości obiektów, które zarówno w Szczawnie, jak i w Jedlinie przez lata były wyłączone i wtedy no, byłby to niewątpliwy impuls do zmiany i ekonomicznej, i wizerunkowej Szczawna. Mnie zależy też na tym, żeby pojawiały się dzieci, bo nie ukrywam, że tendencja, jaka obecnie w Polsce się pojawia, mówi o leczeniu osób starszych. Tak zresztą jest trochę postrzegane leczenie uzdrowiskowe osób dorosłych. Nie będę, to nie miejsce na to, żeby o tym dyskutować, ale no, żeby Szczawno i każde uzdrowisko żyło, no, musi być wielopokoleniowość, tak bym to powiedział. Nie chciałbym, żeby Szczawno i region aglomeracji wałbrzyskiej, który ma o wiele więcej atrakcji i możliwości pokazania się pod względem również turystycznym, był ograniczony tylko i wyłącznie do leczenia osób starszych, bo one w sposób naturalny, nie muszę Państwa przekonywać do tego, no nie mogą skorzystać ze wszystkich atrakcji piękna ziemi wałbrzyskiej. Porozumienie oprócz uzdrowiska Szczawno-Jedlina podpisało również 5 innych tego typu placówek. Wypracowane przez nich postulaty przedstawione zostaną na Kongresie Uzdrowisk Polskich, który odbędzie się w Krynicy Zdroju.